Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w nie apeluje do mieszkańców o pomoc w zbiórce środków na leczenie byłego wicedyrektora tej placówki, Andrzeja Murawskiego. 63-letni trzewianin choruje na nowotwór trzustki. Metoda leczenia, która nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo droga, dlatego w internecie została zorganizowana zbiórka pieniędzy. W 2016 roku u Andrzeja Mojawskiego zdiagnozowano nowotwór ogona trzustki w zbiórce pieniędzy na leczenie. Postanowiła mu pomóc szkoła w żynie, w której Tczewianin pracował przez 36 lat. Wicedyrektor placówki wymienia kilka sposobów, w jakich można pomóc panu Andrzejowi. My, jako szkoła, zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, zachęcamy do wsparcia, żeby przeznaczyć te środki na leczenie. I tutaj kilka sposobów jest. Mianowicie można wpłacać na konto Fundacji Onkologicznej Aliwia, numer skarbonki 4170. To jest jedna taka forma wsparcia. Druga, można odwiedzić bazarek na Facebooku, który prowadzi pani Julia Piekarska. Bazarek na rzecz Andrzeja Murawskiego. Tam, oczywiście, można różne rzeczy licytować, i ten dochód również zasili właśnie w konto, które, które jest założone na tej fundacji onkologicznej Aliwia. Czyli to była druga. Trzecia forma to jest również y, można wesprzeć, jakby te działania, poprzez y, zorganizowanie balu charytatywnego, y, balu karnawałowy, przepraszam, on odbędzie się w Swarożynie, 15 lutego 2020 roku. To jest inicjatywa absolwentów zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie. Kolejna rzecz to jest oczywiście przekazanie 1% podatku, tak? To jest ten 1%, to jest też można na Facebooku znaleźć informacje Facebooku szkolnym i kolejna jeszcze rzecz jest też w planach zorganizowanie pikniku. Wiosna otwiera serca. Ja myślę, że i zima i wiosna też otwiera te serca. Planowany termin tego pikniku to jest 22 marca 2020 rok, czyli już jakby po zakończeniu takiej tej pierwszej, najważniejszej fazy szukania tych środków finansowych przy poparciu jakby Fundacji Alivia, bo to do, do końca lutego ma się odbyć. A zatem są takie różne formy współpracy, współdziałania i też jest jeden, jeden, jeden cel, że, można, że trzeba pomóc panu Andrzejowi Murawskiemu, żeby zwalczyć chorobę, żeby po prostu przedłużyć życie. I taki jest nasz główny cel. Zbiórkę Fundacji Aliwia można znaleźć pod podanym na ekranie adresem. Do tej pory darczyńcy przekazali 20% potrzebnej kwoty. Zbiórka potrwa do końca lutego. Po więcej informacji odsyłamy na stronę zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie.